Cześć, witajcie na videotesty.pl, ja jestem Michał, a dzisiaj kolejny poradnik Gimpa. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak można stworzyć sobie animacje w Gimpie. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że takie animacje w Gimpie są możliwe a są. Nie są to oczywiście animacje flashowe, lecz zwykłe gifowe w rozszerzeniu gif e, animacje poklatkowe. Dzisiaj będziemy pracować na przykładzie logo videotesty.pl podzielonego na e, każdy element jest podzielony na osobną warstwę, e, każda warstwa będzie osobno się ładować, no i z tego nam coś wyjdzie. Na początek pokażę Wam już efekt końcowy, który stworzyłem tak żebyście wiedzieli do czego będziemy dążyć i jak będzie to po kolei potem już wyglądało. To jest pierwszy przykład animacji stworzonej w gimpie. Jest to oczywiście logo, nasze logo, logo wideo testów. Jak widzicie, cały czas się powtarza. Od drugiej animacji różni się tylko i wyłącznie tym, że tamta ma wyłączone powtarzanie się i po prostu po stworzeniu całej tej sekwencji wszystkich literek, które wszystkie się już pojawią, stworzy się całe logo takie, jak jest zrobione. Będzie już się to zatrzymywać, tak jak zobaczycie sobie to właśnie teraz. No i to już jest koniec, tak się to pojawia. Myślę, że dość fajna sprawa. Można sobie to umieścić na przykład na stronę internetową, nie wiem, na jakiegoś bloga, na cokolwiek, gdzie tylko coś prowadzicie, chociażby do sygnaturki na jakieś forum. Wszędzie możecie sobie to wykorzystać. Oczywiście wszędzie tam, gdzie obsługiwane jest rozszerzenie GIF, gdzie obsługiwane są animacje. Jak zabrać się do stworzenia takiej animacji? Jak widzicie, ja sobie już tutaj pociąłem wszystko. Na osobne warstwy, skalowanie i renderowanie macie już w poprzednim poradniku. W opisie znajdziecie sobie również do tego link, żeby zobaczyć jak to zrobić. Po wycięciu już każdej, każdego elementu osobno, jak widzicie osobno jest tutaj ta kropka w logo, osobno jest każdy kółko i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest pocięte na osobne warstwy. Musimy sobie te warstwy posegregować. Segregujemy je od dołu do góry. Od warstwy, która pojawi się pierwsza, czyli w tym przypadku jest ta środkowa czarna kropka, do ostatniej warstwy, którą jest tutaj ten wykrzyknik. Po posegregowaniu tego, możemy sobie tutaj już od razu skorzystać z filtrów, następnie animacja, no i z którejś tutaj z tych automatycznych opcji do tworzenia animacji: fale, falowanie, obracająca się kula, przenikanie bądź wypalanie. Ale to już pozostawię Wam, Wy się z tym zapoznacie. Stworzycie sobie coś, co po prostu najbardziej Wam się będzie podobało. Z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś sam dojdzie do stworzenia takiej animacji, do czegokolwiek, sam do tego dojdzie i będzie to kombinował, lepiej to zapamięta. Dzisiaj podpowiem Wam tylko kilka takich dodatków. Zapewne już kilka osób zauważyło to w warstwach, co sobie tutaj można dorobić, że tak powiem, jak to potem wszystko wyeksportować i zapisać. Po stworzeniu sobie już tutaj tych warstw, nazywacie sobie je jakkolwiek, tak żebyście to wy wiedzieli, które, która warstwa odpowiada za co. Ja sobie tutaj nazywałem przykładowo. Tutaj jest P, czyli to będzie pewnie jakaś literka P. No Jak widzicie, tutaj mamy w adresie P. Następnie, jak widzicie, są jakieś, jakieś 200, jakieś milisekundy. Kombine, co to w ogóle jest. Pierwszy nawias odpowiada za czas wyświetlania danej warstwy. Zapisujemy go w milisekundach. Dla przypomnienia, 100 milisekund jest to 0,1 sekundy, czyli 1000 milisekund to 1 sekunda. No i zapisujecie sobie to w nawiasach. Ważne, żeby, był, żeby nie były tam żadne spacje umieszczone, czyli zapisujecie sobie tak, jak tutaj to widać. Mamy nawias 200 milisekund (ms). I zamknięty nawias. No i mamy kolejne jakieś tutaj, jakąś kolejną formułę, w tym przypadku Combine. Takie formuły są dwie. Combine jest to połączenie poprzedniej warstwy do bieżącej. Jest jeszcze druga taka formuła jest to formuła Replace, i to jest zastąpienie poprzedniej warstwy bieżącą. Czym się to różni? Jeżeli macie jakieś ustalone z góry tło, tak jak w tym przypadku będzie to przezroczyste, e, używacie sobie combine, no i po kolei wyświetla wam się każdy e, napis, lecz bez tła. Jeżeli natomiast chcecie sobie stworzyć osobne gify, e, będzie osobna jedna karta, druga karta, trzecia karta, każda karta, każda warstwa będzie miała inny kolor, będzie to osobne e, całą wielkością, e, osobny element. Wtedy używacie sobie właśnie formuły Replace. Oczywiście można by to zostawić bez używania, tych, bez używania tych formuł, i czasami zdarza się, że to nawet działa, ale niestety bardzo często i praktycznie najczęściej całość nam się rozsypuje. Niektóre rzeczy są razem, niektóre osobno. Po prostu prościej jest dopisać sobie takie formuły, no i to potem prezentuje się tak, jak się ma prezentować. Jest to po prostu wykonane profesjonalnie. Po stworzeniu już sobie tego, po segregowaniu, e, możecie oczywiście skorzystać z tutaj jak już wspomnianych wcześniej opcji, e, typu fale, falowanie i tak dalej, ale nie będę Wam tego pokazywał, żeby nie psuć Wam zabawy. E, myślę, że sami do tego dojdziecie, zobaczycie jak to działa, bo nie jest to skomplikowane, wszystko jest opisane. Myślę, że o to chodzi, żeby samemu się do, czego do, do czegoś dojść i samemu się czegoś uczyć. Teraz pokażę Wam jeszcze tylko i wyłącznie jak to wyeksportować. Wchodzimy sobie standardowo w plik, następnie wyeksportuj jako. No i tutaj szukacie sobie jakiegoś miejsca docelowego, tak jak w tym przypadku, jakiś tam nowy folder 4. Następnie wybór typu pliku. Musi to być rozszerzenie GIF. Szukacie sobie go tutaj z prawej Mamy tutaj GIFa. Klikamy wyeksportuj. Plik już istnieje. Aha, bo nie zmieniałem nazwy. No zmień, zmieńmy sobie tam nazwę, jakąś obojętną. Jaką klikamy wyeksportuj. No i tutaj mamy jeszcze kilka opcji, które możemy sobie zaznaczyć. Może to być opcja z przeplotem. Możemy sobie dodać komentarz GIF, Create with Gimp, with wideotesty, cokolwiek chcecie. No i najważniejsza rzecz, która Was interesuje, musicie zaznaczyć sobie tego checkboxa jako animacja. No i tutaj macie jeszcze kilka ciekawych opcji, jak powtarzanie w nieskończoność, czyli albo będzie Wam się cały czas wyświetlała ta formuła, przejdą wszystkie warstwy, no i od początku i tak cały czas, ewentualnie, czyli odznaczycie sobie to, wyświetlą Wam się wszystkie warstwy po kolei do stworzenia całego obrazka i to się już po prostu zakończy do odświeżenia strony oczywiście. Następnie opóźnienie między klatkami, jeśli nie podano. To jest właśnie ta opcja, którą tam wpisywaliśmy opcja z milisekundami w nawiasach. Warto sobie również ją poprawić, jeżeli tworzycie tam wiele, wiele warstw, nie jest to tak jak w tym przypadku, tam powiedzmy w okolicach 20 warstw, ale jest to na przykład 100, 200 bądź 300. Warto sobie to zostawić na tą właśnie wartość, którą tam mieliście, no chyba, że były to wartości różne, nie były to wszędzie takie same wartości, przykładowo tu mieliśmy 150, a gdzieś indziej 212. Wtedy tego tak sobie nie ustawiamy, ale jeżeli macie wszędzie takie same warstwy, proponuję ustawić sobie właśnie tą, warstwę, właśnie tą ilość, którą tam mieliście podane. Ja tam miałem podane 200 milisekund, więc tutaj również zaznaczamy 200 milisekund. No i tutaj mamy jeszcze dalej traktowanie klatek, jeśli nie podano, bez zaznaczenia kumulacja warstw składanie bądź, bądź jedna klatka na warstwę. Użycie opóźnienia podanego powyżej dla wszystkich klatek. Użycie traktowania podanego powyżej dla wszystkich klatek. Po, wszystkie, po zrobieniu sobie tego, klikacie już po prostu wyeksportuj, wchodzicie sobie w wasz folder, wybieracie tą daną animację i cieszycie się jej pięknem. Możecie sobie to oczywiście dalej potem gdzieś przesyłać i wstawiać. Myślę, że taki poradnik Wam się przydał, myślę, że taka forma, że opowiadam wam, mówię, gdzie coś jest, ale nie do końca to pokazuję. Tak, żeby jest po prostu tym zainteresować, jest dobra. Jeżeli Wam się to jednak nie podoba, piszcie w komentarzach, powrócimy do wcześniejszej formy, gdzie będę wszystko odmawiał od początku do końca. Lecz myślę, że to nie jest po prostu skomplikowane i coś takiego Wam się spodoba i skusi Was troszkę do myślenia. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was na naszą stronę internetową, na wideotesty. Pl. Lajkujcie fanpage, łapkujcie filmik, oczywiście liczę na łapki w górę, komentujcie, bo to jest dla mnie najważniejsze, ważne są komentarze, Wasza opinia. No i cóż, do następnego poradnika. Na razie cześć.